to słuchajcie, zajmujecie miejsca. Uwaga! Chociaż nie, widzowie już wiedzą, bo odcinek wcześniej się pojawił. Zostaw suba, zostaw lajka. Pamiętaj kod Zipek w sklepie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Zipek Mówi, czyli ze znanej u mnie serii, w której po prostu ja rozkazuję wam, co macie robić, a właściwie Zipek rozkazuje wam, co macie robić, a wy wykonujecie moje zadania i moje rozkazy. Więc Zipek Mówi, zapraszam wszystkich, niech każdy wybierze sobie jeden przycisk z pianina. Jeden przycisk z pianinka, zapraszam wszystkich. Każdy ma wybrać sobie jeden przycisk z pianinka. Uwaga. Dobra, pięknie, wszyscy pięknie brali. Tego krzaka nie chcemy. Dobra, okej, wszyscy mają swój jeden, tak? Ty masz. Dobra. Więc uwaga! Zipek mówi, podskoczcie! Myślałem, że zagracie coś ładnego. No, w każdym bądź razie na tym właśnie polega gra Zipek mówi. Ja powiem Zipek mówi, wy wykonujecie rozkazy, a jak powiem, kucnijcie. I wykonacie zadanie, no to odpadacie po prostu. No przykro mi, nie było Zipek mówi. I na tym polega właśnie gra, zostało was 14. Tak wygląda, słuchajcie, zobaczmy, co tu jest w ogóle na mapce. Co tu jest? Aha, okej, zostaw suba, zostaw lajka. Pamiętaj kod Zipek w sklepie, okej. Słuchajcie, mam pytanie. Czy wy macie kod z Zipek w sklepie wpisany? Tak? Macie? Tak, okej. Bardzo mi się to podoba. Dobra, także nie będę wam kazał tam się ustawiać na tych pniach, bo tam jest tylko 14 pni, więc od razu po prostu przejdziemy do pierwszego etapu rozgrywki, więc zapraszam za mną wszystkich. Zapraszam za mną. No cześć. Właśnie po to było pianinko, żebym wiedział, kto się ruszy. Przykro mi, przepraszam, ale wiesz, że musisz zginąć. Takie są zasady, Zipka. No, przepraszam, Adrian. Trzeba było uważać, musisz uważać, co mówię, nie? Więc Zipek mówi, zapraszam za mną, zapraszam wszystkich uczestników za mną. Do pierwszej konkurencji. Uwaga, bez ruch! Nie powiedziałem, Zipek mówi. Dobra, Zipek mówi bez ruch. Co to oznacza? Nie ruszamy kamerą, nie ruszamy się i tak dalej. Ja sobie teraz spośród was wybiorę 3 osoby, które wezmą udział w tej konkurencji, z czego jedna osoba tylko przeżyje, a dwie umrą. Więc jednym słowem możecie poczuć, że jak was wybiorę, to w sumie macie pecha. Tak? No ale cóż, no. To jest Zipek mówi, ja wybieram kogo chcę, więc tutaj ciebie wybieram. Proszę wejść do kulki. Proszę wejść do kulki, która się tam znajduje. Nie, już za pierwszym, no nie, i teraz już nikogo nie złapię na to. Nikogo nie złapię, dobrze, Zipek mówi, proszę, żebyś weszła tam do kulki. Proszę wejść tam do kulki, jednej, której wybierzesz, i się nie ruszaj. Jak tylko wejdziesz, to się nie ruszaj. Nie ruszaj, dobrze. Bardzo dobrze, Zipek mówi, nie ruszaj się. Okej, jeszcze dwie osoby muszę wybrać. No to może ciebie wybiorę. Zipek mówi, wejdź do drugiej kulki, dlatego, że masz mojego ulubionego skina kiedyś. Teraz mam nowego ulubionego, wy jeszcze nie wiecie którego, ale... Chociaż nie, widzowie już wiedzą, bo odcinek wcześniej się pojawił. No dobra, to kogo my tu jeszcze jako trzecią osobę wybierzemy? Kto tutaj się wyróżnia jakoś? O! Może ciebie? Taka kowbojka, więc idź do trzeciej kulki. Przepraszam bardzo, ale musisz iść do trzeciej kulki. Wiem, że nie chcesz, ale... Dobra, Zipek mówi, idź do tamtej kulki! Niech ci będzie! Zipek mówi, idź do trzeciej kulki. No więc słuchajcie, na czym polega tutaj ten challenge? Ten challenge polega na tym, że 3 osoby będą walczyć o to, żeby wskoczyć tam na samą górę. Będą się ścigać po prostu. Ostatnia osoba, która wskoczy na samą górę i dotknie ziemi, ta wygrywa, cała reszta przegrywa. Więc na mój znak zaczynacie i lecicie. Uwaga, Zipek mówi, start! Start! Kto pierwszy, ten lepszy! Kto będzie pierwszy? O, kurde, ale było blisko! Dawaj! Ej, to nie jest takie proste, co? O, tamten poleciał za daleko! Jeszcze macie szansę, nikt jeszcze nie wskoczył, dawajcie! Co jest? Co się dzieje? O, udało ci się! I co? Co z ostatnią osobą? Dasz radę jeszcze? Dasz radę na sam koniec? Oj, tutaj coś słabo ci idzie. Pomogę ci, czekaj. Ale lagi są. O! Okej. No, nie, co tu dużo mówić, no. Niestety, ale przegrałeś. Więc ty wygrałeś, więc proszę balon. Więc Zipek mówi, zejdź na dół. Okej, wygrałeś. Brawo, gratulacje. Miałeś, że tak powiem, pecha.
lajka i jednocześnie szczęście. Znaczy szczęście, jesteś dobry po prostu. Jesteś dobry, tak? Tak, jesteś dobry, dobra. Okej, okay, jesteś dobry. Ile z was zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć osób, okej. Okay. Więc Zipek mówi, chodźcie za mną do następnej konkurencji. Następna konkurencja, która nazywa się, słuchajcie, labirynt. I słuchajcie, na czym to polega? Mamy tutaj niewidzialny labirynt. W każdym bądź razie zostało 10 osób i z tych 10 osób zostanie 8 osób. Więc dwie ostatnie osoby przegrają i zginą. Takie są zasady. Słuchajcie, ja sobie przychodzę murkiem w związku z tym, że mnie nie tyczy się gra, więc czekajcie, czekajcie. Okej, okay, okej, okay, ja będę tutaj z góry. Więc zacznijcie. Walczcie. Go! Start! 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 Ja nie mogę, jacy oni są dobrzy! Ja nie mogę na nich w ogóle... Dobra, Zipek mówi, zacznijcie. Start! Start! Dwie ostatnie osoby umierają! Dwie ostatnie osoby umierają! Start! No pięknie, pięknie. Widzę, że tutaj mniej więcej ogarnia. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Wszyscy idą za jedną osobą. Okej, okay, ale mają tutaj sposób, okay. Oj, 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 Zipek mówi, dobra, dobra. Ej, nie, kurde, już, już przychodziliście? Ja nie mogę. Ej, nawet się nie zorientowałem. Gdzie, co, jak, kiedy, co, jak to zrobiliście? A ci? A ci? A, oni poszli w złą stronę. Zipek mówi, nie, nie idźcie tam daleko. Ten poszedł tam w przód. Dobra, słuchajcie, dwie osoby stąd zginą. Okazało się, że jest jednak 11 osób, a nie 10. Więc generalnie zostanie 9 tylko osób. Uwaga, kto będzie ostatni? O, niestety. Niestety, te dwie osoby, niestety, były ostatnie. Wiecie, co to oznacza? Możecie wykonać harakiri, po prostu. Trzy, cztery, o! Wow, ale poleciał. Dobra, teraz ty, teraz ty. No, wskakuj na barierkę. No, no wskakuj. A, okej. Okay. Od razu poleciał. Dobra, okej, okay, w porządku, w porządku. Słuchajcie, lecimy dalej, chodźcie, chodźcie. Chodźcie za mną, chodźcie za mną. I słuchajcie, na czym polega ta gierka? Na czym polega ta gierka? Będziecie biegać wokół tych krzesełek, tak? Wy, na pewno każdy z was wie, o co chodzi. Będziecie biegać wokół krzesełek i jak skończy się muzyka, to po prostu musicie zająć każdy swoje jedno krzesełko. Jedna osoba, która nie zajmie krzesełka, po prostu umrze. Także Zipek mówi, zejdźcie z krzesełek, zejdźcie z krzesełek. Zipek mówi, zacznijcie biegać w prawo wokół krzesełek. Teraz wszyscy się zastanawiają, która to jest w prawo. W prawo to jest tak, jak ja teraz biegę. Tutaj, o tak, 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 tak. O tak, o tak, o tak, no dobra. Zipek mówi, jak strzelę z naszego nowego łuku wybuchowego, to słuchajcie, zajmuję miejsca. Uwaga! I kto będzie ostatni, kto będzie ostatni? Pamiętajcie, że jedno krzesło ma jedno miejsce. O, niestety. Wiesz, że byłeś ostatni, wiesz jak to bywa, Zipek mówi. Chcesz, nie chcesz umierać, tak? Nie chcesz umierać, chcesz drugą szansę. A jak mnie przekupisz? W jaki sposób mnie przekupisz, co? Może jakimś tańcem fajnym mnie przekupisz, co? Masz jakiś fajny taniec? Pokaż. Zipek mówi, zatańcz. Okej. Okay. No to nie wykonałeś zadania, więc no. No cóż, Zipek mówi, zapraszam za mną. Zapraszam za mną do kolejnej konkurencji. Kolejna konkurencja, która się nazywa nie wybierz złych drzwi. Nie wybierz złych drzwi. Uwaga, zapraszam wszystkich. Czekajcie, czekajcie! Chwila, chwila, stop, 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 stop. Zipek mówi stop. Zipek mówi stop, czekajcie, muszę pozamykać tutaj wszystko. Przepraszam, lekkie problemy. Okej, okej, okej. Zipek mówi, wejdźcie do domku i wybierzcie sobie. Każdy z was niech sobie wybierze te jedne drzwi. Dobra, każdy wybrał sobie drzwi, każdy ma jedne drzwi wybrać. I nie wchodzicie, Zipek mówi, nie wchodzicie do drzwi. Okej, okay, każdy ma wybrane, tak? Każdy ma wybrane drzwi. Okej, okay, podoba mi się. Więc uwaga, Zipek mówi, wejdźcie do drzwi. Dobra, Zipek mówi, wyjdźcie z pokoju. Wyjdźcie z pokoju. Czyli co, dwie osoby aż umarły? Wow, nie spodziewałem się kompletnie, że aż dwie osoby tutaj umrą. A co ty tu robisz? Zipek mówi, chodźcie za mną. Dobra. Ile macie w ogóle tych? Ile macie? Macie ten? Macie bałwanki? Kto ma bałwanki? Kto ma bałwanki? Jedna osoba ma bałwanki, bo widziałem, że wzięła. Więc Zipek mówi, wyrzuć bałwanki. Okej, okay, okej, okay, czyli tak, tu jest 5 bałwanków, tak? I trzeba będzie się... Nie, 10 bałwanków. Dobra, no to super, ekstra. Zipek mówi, weźcie sobie każdy z was, podzielcie się bałwankami. Jedna osoba niech weźmie, niech podzieli je. Okej, okay? Zipek mówi, podziel bałwanki. Niech każdy z was weźmie sobie po bałwanku. Niech każdy ma chociaż jednego bałwanka. Okej, okay. Kolejna osoba, niech weźmie i sobie wyrzuci. Ale słuchajcie, nie używajcie bałwanów. Zipek mówi, nie używajcie bałwanów, bo zaraz zagramy sobie w grę. Czyli musicie schować się, słuchajcie, tutaj, w tym miejscu, wśród tych bałwanów. Ja będę miał tylko dwa strzały. Nie, dobra, trzy strzały. Trzy strzały. I jeżeli was zabiję, no to was zabijam. Jeżeli ukryjecie się i was nie zabiję, bo tutaj będą oczywiście też fake bałwany, no to przeżywacie i tyle. Słuchajcie, czy każdy z was ma bałwan, niech weźmie do ręki bałwana. Niech każdy weźmie do ręki. Dobra, jedna osoba może wziąć całe pozostałe bałwany, które ma. Wszystkie pozostałe bałwany, które ma. Okej, okay, okej. Okay. I ty jako jedyny możesz postawiać fejkowe bałwany, ale uważaj, żeby się sam też schować w bałwanku. Dobra? I teraz Zipek mówi, ja się odwracam, wy się ukrywacie na mapce z bałwanami. Uwaga, Zipek mówi, start! Idźcie się ukryć, idźcie się ukryć. Ja nie patrzę teraz w tym momencie, wy się macie ukryć. Ale piękna pogoda, ale tu jest pięknie.
Olala, olala, pamiętajcie, że mam tylko 3 strzały. Więc kogo zabiję, tego zabiję. No, co tu dużo mówić, co tu dużo mówić. Więc uwaga, czy wszyscy się ukryli? Uwaga, liczę do 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zipek mówi, patrzę. Olala, dobra, dobra. Z tego co pamiętam, to było was 6, a bałwanów jest troszkę więcej, więc pomyślmy, jak wy mogliście myśleć? Jak wy mogliście to sobie rozkminić, że gdzie wy się mogliście schować? Gdzie wy możecie, może... Czekajcie, czekajcie, gdzie wy... To, dobra, może... Ten? Ale fart! Dobra, to jest nieudany strzał. Nieudany strzał, okej, okay, okej. Okay. Może... Ty! Uwaga! O, przykro mi, przepraszam. Tremo, przepraszam. Dobra, słuchajcie, mam jeszcze jeden strzał mi został. Uwaga, gdzie wy możecie... Boże, tu! Uwaga! Przepraszam. Ej, ale strasznie mało osób was zostało, co? Więc uwaga, Zipek mówi, nie wszyscy podskoczą. Podskoczcie. Wow, tam byliście schowani. 3 osoby tylko zostały, naprawdę? Dobra, Zipek mówi, chodźcie. Wyjdźcie z bałwanków. Zipek mówi, wyjdźcie z bałwanków i chodźcie za mną. Chodźcie za mną. I pewnie nikt się nie chowa, nie? W tym bałwanku. Uwaga. Okej, nikt się nie chowa. Zipek mówi, chodźcie za mną. Zipek mówi, chodźcie za mną do następnego poziomu. I pamiętajcie o wpisaniu kodu Zipek w sklepie. Wy również, słuchajcie, widzowie. A tutaj poziom polega na tym, że są, słuchajcie, 4 tutaj dziurki. I problem jest taki, że was jest tylko 3. Więc może być naprawdę problematyczne, dlatego że tylko jedna dziura jest właściwa, cała reszta was zabije. Więc tak naprawdę musicie nie dość, że... O! Co? Widzieliście to? Tam gościu wskoczył i nie zginął. Co jest? Dobra. Także Zipek mówi, chodźcie za mną do następnej gierki. Następna gierka. Uwaga. Okej. Zapraszam za mną. O! Tutaj będzie lepiej. Chodźcie za mną. Zipek mówi, chodźcie za mną. Okej, dobra. No więc tutaj mamy po prostu prostego parkoura. Mam nadzieję, że jedna osoba się wyeliminuje i będziemy mieli już pojedynek 1 na 1. Generalnie rzecz biorąc, macie nie dotykać lawy. Dotkniecie lawy, no to umieracie. I słuchajcie, czekajcie. Tutaj sobie przeskoczę. Każdy, kto chce, może sobie wlecieć na barierkę oczywiście. Tylko nie przeszkadzajcie im tam w grze. Uwaga, dobra. Zipek mówi... Start! Go! Kto pierwszy, ten lepszy. Ostatnia osoba też umiera oczywiście. Także kto pierwszy, ten lepszy. O nie, współczuję wam. Szczerze mówiąc wam powiem, że współczuję wam. O, ale idźcie, biegnijcie, bo może ktoś jeszcze dotknie też. O, a co wy robicie? Co się tam dzieje? No idźcie, Zipek mówi go. Czemu nie skaczecie? Co wy robicie? Co, wszyscy przyszli obserwować ich? No co jest grane? O, ty widzę, że dotykasz lawy, a nie można. Nie można dotykać lawy, nie można. Za dotykanie lawy się umiera. O, brawo. No i niestety. Przykro mi. Dobra, a ty nie żyłeś. Prawie bym ciebie zabił. Dobra, chodźcie, Zipek mówi, chodźcie za mną, chodźcie. 2 ostatnie osoby, które przeżyły, chodźcie za mną. Słuchajcie, przeszliście, brawo, przeszliście, Zipek mówi. Został już między wami tylko i wyłącznie pojedynek, więc proszę ustawić się pod tą ścianą tutaj. Generalnie 2 osoby, które tam są, macie wybrać sobie, w którą stronę biegniecie. Każdy w zupełnie inną. Każdy z was wybiera sobie, bierze sobie łuk. Oczywiście. I słuchajcie, czeka was pojedynek na śmierć i życie. Jak powiem, Zipek mówi start, to wtedy zaczynacie. Uwaga, Zipek mówi start, walczcie, go. Zobaczymy, kto zwycięży, kto zostanie żywy. Oni nie wiedzą nawet, co ich czeka tutaj w tym miejscu. Uwaga, Zipek mówi start, go. O, jedna osoba już wyleciała. Jak lata, o. A druga? Zipek mówi, gdzie jesteś? Druga osoba. O, wyleciała, dobra. Czeka, start pojedynku. Ciekawe, co się wydarzy. Ciekawe, jak będą walczyć ze sobą. Uwaga, o, dobra, zaczęła się ksieksa. Tutaj pani w czerwonym jeszcze nie wystrzeliła. Chyba, mi się wydaje, tak? Nie? O, dobra, był pierwszy strzał. Czy to jest naprawdę takie trudne? Strzelać z tych łuków, czy nie? Ej, ten pojedynek mi się wydaje, że jest mega fajny dla was, co? Mega fajny. Słuchajcie, na sam koniec my wszyscy ze sobą powalczymy, co my na to? Ale na razie, słuchajcie, musimy się skupić na tym, co się dzieje tutaj w rozgrywce. Macie, możecie im pomagać. Macie, bierzcie tam, rzucajcie tam impulsowe w nich. Rzucaj w impulsowym. Dawajcie, go, rzucaj w niego. O, bang! O! To był od mojego impulsowego? Przepraszam, dawaj, wlatuj jeszcze raz. Nie chciałem nikogo zabić, szczerze mówiąc. Dobra, Zipek mówi, wleć jeszcze raz. Z powrotem tam do tej mapki. Ta osoba, która zginęła. Która walczyła tutaj. Okej, jeszcze raz.
Dobra, ty masz łuk, prawda? Masz, dobra. Uwaga, Zipek, start! Go, 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 walczcie, bo nie miało to tak wyglądać. Go, tu macie się pozabijać między sobą. Ej, dobra, nie wiem. Długo to będzie jeszcze trwało? Bez kitu, ej. Trzeba im poniszczyć chyba TT. Po prostu. Trzeba im poniszczyć to. Okej. Okay. O! No nie! Dawaj jeszcze raz, skakuj jeszcze raz. No, dawaj, Zipek mówi, dobra, go. Spróbujcie się zabić w końcu, no ile to może trwać? Zipek mówi, start, walczcie. O! Udało się! Ananas wygrał! Ej, czy ty masz... Nie, myślałem, że masz banjo na plecach. Brawo, gratulacje, chodźcie wszyscy go przytulić. Brawo, Ananas, słuchaj. Zipek mówi, zabij mnie, proszę bardzo. Tu masz shotguna jeszcze dodatkowo. Dobra, Zipek mówi, zabij mnie, go, zabij mnie. A, jeszcze raz. Brawo, Ananas, hehe, słuchaj, wygrałeś, gratulacje. Jeżeli wy chcielibyście wziąć udział, słuchajcie, w Zipek mówi, to zostawcie łapy w górę, zostawcie suba oraz... Piszcie mój kod, twórcy Zipek w sklepie. A ja dziękuję już wam wszystkim, którzy wzięli udział. Dobra, dziękuję wam bardzo, do zobaczenia następnym razem w kolejnym Zipek mówi. Na razie, cześć.